Zadbane. Dziękuję. No bo myję. Nie mów, że nie kłamiesz, bo ci nie uwierzy. Lubiłem popić. Ja się wcale nie dziwię. Pralka non topper, suszarka non topper, uuuu! Taka adrenalinka, wiesz, no w momencie podchodzi, zginę czy nie zginę. No tak, takie... Jezus mi się zabił. Marek Kaliszuk jest dzisiaj moim gościem. Bardzo cię witam, Marku. Witam cię również, Michalina. Witam państwa. Dzień dobry. Powiem ci, że jest mi bardzo sympatycznie siedzieć tutaj z tobą o 8 rano i bardzo ci dziękuję, że zafundowałeś nam pobudkę o 5, 6 rano. Ale w ogóle nie ma za co. No, nie dziękuję ci, naprawdę. Jest to cała przyjemność po mojej stronie. Całe szczęście tobie też się tak wstawało, widziałam. Tak, cudownie. W ogóle to jest tak, że... Wcześniej niż 9 to jest dla mnie, to są katusze, to jest terror, żeby wstawać wcześniej niż o 9. A słyszałeś o takich ludziach, co chodzą na 6 do pracy? Słyszałem. Nawet znam kilka takich zawodów. Gdzieś tam są. Serdecznie pozdrawiam tych wszystkich ludzi i ich podziwiam, wiesz? Naprawdę ich podziwiam i współczuję trochę. Ale miałeś kiedyś takie poranne plany na pewno, nie? Nie, no oczywiście, że tak. No, no, no miewam, i co, przychodzisz tam po prostu tak zombie, jak tak, wiesz, no, zombie, tak mniej więcej jak ty dzisiaj, jak nagrywałaś na Instastory. To było straszne. Tak ja wtedy wyglądam, no ale no życie. Całe szczęście już mamy 8, jesteśmy po 25 kawach, prawda, po śniadanku. Tak. Coś tam marudziłeś, że suszone pomidorki, nie? Dobrze słyszałam? No, za tłuste. A, bo ty jesteś taki fit. No, no nie dogadamy się tu, Marek. No, ale dobrze, dogadamy, no nie możemy... znajdziemy nic porozumienia, zobaczysz. Nie można mieć wszystkiego. Wiesz, już nie jeden próbował. I widzisz, jak to się kończy. No ale dobrze, zostawmy to, może później. Marku, ty się urodziłeś 15 stycznia. Tak. Roku 80. Ale 15 stycznia wydarzyło się dużo rzeczy w ogóle na świecie, chciałam ci powiedzieć, kilka sobie zapisałam. Mhm. Na przykład w 1734 roku 15 stycznia na Wawelu, w krypcie na Wawelu pochowano Jana III Sobieskiego, wiedziałeś o tym? Nie wiedziałam. Widzisz, ile ty się dowiesz tutaj dzisiaj? Jezus, to ile mnie łączy? Bardzo dużo, możesz spokojnie jeździć tam, zapalać te znicze, kwiaty kłaść. Tak, masz już bukiety składać więcej. W 90 roku zaczęło działać RMF FM. 15 stycznia. A tak, to prawda, że zawsze mam razem urodziny z RMF FM. Kojarzę. Dzwonią do ciebie wtedy? Kaliszu, no niestety nie. Ja do nich dzwonię, puścić moją piosenkę i nie odbierają. Halo? Halo? Dobrze. Ale mimo to nadal ich słucham, zresztą innych też. Ja też ich bardzo lubię. W 2009 roku wylądował ten słynny samolot na rzece Hudson. I to było właśnie 15 stycznia? Tak. Ja wiedziałam, że jestem wyjątkowy. No i do tego wszystkiego na Księżycu wylądowała radziecka sonda Una w 1973 roku. Jesteśmy w domu. Ale mało tego, słuchaj, urodził się również 15 stycznia Stanisław Wyspiański, malarz, artysta, w ogóle wszystko, no, no tak jak Kaliszuk mniej więcej, orkiestra. Wszystko. Tak. Pitbull, raper amerykański. Yo! No, dokładnie. Kurde. I Remigiusz Mróz. Czyli ja uważam, że przekrój tych ludzi to jest nie bez powodu, że ty się urodziłeś 15 stycznia. To nie jest przypadek. To nie jest. To nie jest przypadek. Ja się wpisałem w ten kanon wybitnych osobistości i sytuacji, oraz które wydarzeń, tak. się wydarzyły. No. Znakomicie, bardzo ci dziękuję. No dobra. Wiedziałeś to w ogóle wcześniej? Wiedziałem o RMF FM no o Wyspiańskim kiedyś też faktycznie coś tam czytałem. I zapomniałem o tym, ale wiedziałem, powiedzmy tak. I wiem jeszcze, że jesteś wodnikiem. Nie. Nie? Nieprawda. No co ty? Koziorożcem. Ty sobie sprawdź lepiej, bo ja sprawdziłam wczoraj. No co? U mnie prawie cała rodzina to koziorożce. Co ty gadasz? No tak. A odnośnie twojego przygotowywania się do programu Twoja twarz brzmi znajomo i tego, jak przygotowałeś się wczoraj, sobie to oglądałam, odrabiałam lekcje. Ja w ogóle, proszę państwa, na 4. piętrze, Mareczek na 3. Wczoraj w hotelu. A ty nie słyszałeś, jak puszczałam twój występ Nicki Minaj w Twoja twarz brzmi znajomo? I tam, że... Nie, może już spałem. Bo chciałam być wyspany, wiesz, przygotowany do tej rozmowy, bo nie wiedziałam, co mnie czeka. Tutaj. W każdym razie ilość słów tej piosenki na minutę rzucana to jest po prostu jakiś hardcore. To prawda. I ja doszłam do wniosku, że ty po prostu jesteś strasznie ambitnym człowiekiem, skoro ty byłeś w stanie się tego raz, że nauczyć, udźwignąć to sztuczne dubsko doczepione do ciebie tam, i nie wiesz. Tylko dubsko. Te piórka doczepione do dubska, w ogóle pięknie twerkujesz, pięknie Marek twerkujesz. I do tego wszystkiego śpiewasz jeszcze po amerykańsku. Wow. No. Czy jesteś typem Kujona? O, tak to szło. W sensie, że jak masz jakąś rolę, w którą musisz wejść, to jest takie albo na 100%, albo wcale. Raczej ta pierwsza opcja, czyli na 100%. Wspomniałaś takie określenie jak kujon. Tak mi się przypomniała szkoła, bo w ogóle podstawówka no i właśnie. Liceum. Nie byłem kujonem, w sensie nie byłem takim, bo zawsze jakby kujon nam się kojarzy z kimś, kto ma zawsze piątki i szóstki, jest w ogóle czerwony pasek i w ogóle wzorowy i okulary i tylko nauka. Ja się dużo uczyłem, bo generalnie zawsze miałem problem z zapamiętywaniem w podstawówce, więc jeżeli ja się na przykład uczyłem historii albo biologii, to uczyłem się tego
po prostu za... Na blachę. Znaczy, musiałem wszystko słowo w słowo zapamiętać. Jak ktoś mnie potem pytał przy tablicy, przy odpowiedzi, no to musiałem jakby, wiesz, wzrokowo pamiętałem, który to jest fragment i po prostu recytowałem to wszystko. I tak się uczyłem na przykład historii, więc po prostu to była dla mnie męka, dlatego to nie było tak, że ja sobie coś przeczytałem, wiesz, i szedłem do szkoły na kartkówkę i wszystko wiedziałem, tylko musiałem to wszystko zapamiętać. A są takie osoby, które mają taką pamięć, że raz to przeczytają, informacje zostają im w głowie, może nie w takim układzie, jak tam wzrokowo to było, wiesz, ten druk ułożony, ale dzisiaj mi to pomaga, dlatego że albo ta pamięć po prostu okazuje się, że była już genetycznie przystosowana do mojego zawodu, czyli do tego, co robię. Rozumiem, że w twoim zawodzie uczymy się na blachę. No, uczymy się po prostu na blachę i uczymy się, muszę się uczyć tak mocno i tak dobrze muszę zapamiętywać te kwestie, że nawet jak ktoś mnie obudzi w środku nocy, to ja jestem w stanie wstać i powiedzieć od danego fragmentu tekst. Marek, gdzie są kluczyki roli od czołgu? Nie, ale taka jest prawda. I a propos tej Nicki Minaj, to jest tak, że czy w ogóle tych przemian, no tam masz około tygodnia na to, żeby opanować tekst, taniec, ruch i wszystko. Czasami może trochę więcej, więc to jest niezwykle trudne, ale no to jest tak, że 8000 razy dziennie to powtarzasz generalnie, bo inaczej się nie da. Bo potem wchodzisz na scenę i masz setki rzeczy, które ci przeszkadzają, wiesz, przeszkadza ci to dupsko przyklejone, ten biust, który cię obciąża, peruka, która ważyła, nie wiem, 5 kg, naprawdę, bo wiesz, bolała mnie głowa, te wsuwki powciskane tam, pozaklejana twarz, szkła kontaktowe, czyli ja w ogóle nic nie widzę, bo ja nie noszę szkieł, nigdy nie nosiłem, bo się w ogóle ich panicznie boję. I wchodzisz taka zmęczona po 5 godzinach siedzenia w fotelu, gdzie ktoś ci ciągle coś grzebie przy twarzy, wiesz, ktoś ci wydłubuje oko, ktoś ci powiększa nos i tak dalej. I ty potem wchodzisz na scenę, masz ochotę to z siebie zerwać, a tutaj trzeba, tadam, 100% z siebie dać i to wszystko. I jeszcze pamiętać o głosie, o sposobie poruszania tej postaci. Więc tak naprawdę wracam do Kujona. Trzeba bardzo wiele razy to powtórzyć i bardzo dużo ciężko pracować, żeby zapamiętać to wszystko, żeby twoje ciało zapamiętało, no bo to też są mięśnie tak naprawdę, tak? No ale to się wszystko opłaca, no bo tak, wygrałeś program, to raz, a wchodząc na scenę czy idąc do filmu, no opłaca się, bo jesteś, tak? Widzą cię ludzie. Tak, i tutaj, jest Marek Kaliszuk. Tak, i tutaj zacytuję ciebie i twój hashtag, który ostatnio wrzuciłaś u siebie na Instagram. I co z tego? Odrobił lekcję, dobrze. No ale to chyba fajnie jest, słuchaj, że możesz być tam, robić to, co chcesz. Zawsze wiedziałeś, że będziesz aktorem? Nie, nie zawsze. Oczywiście ja się bardzo z tego cieszę i tutaj trochę sobie żartuję, ale od bardzo wczesnych takich dziecięcych lat czułem, że chciałbym... że chciałbym pracować z emocjami, że jakby dla mnie emocje są bardzo ważne i jakby wyrażanie się przez emocje, przez jakieś różne środki wyrazu, to jest dla mnie ważne. Oczywiście próbowałem różne rzeczy, jakiś sport, jakieś tam karate, koszykówka i tak dalej, pływanie, ale bardzo wcześnie jakby próbowałem śpiewać. To też wynikało z tego, że wiesz, u mnie jakby w domu muzyczny wszyscy śpiewali i grali, więc to gdzieś tam człowiek tym przysiąga automatycznie. Natomiast nie wiedziałem, że chcę być aktorem. Taką decyzję, właściwie taką zajawkę na aktorstwo złapałem dopiero w momencie, kiedy dostałem się do studium wokalno-aktorskiego w Gdyni. I wtedy jakby miałem styczność z aktorstwem, bo wcześniej sobie tylko śpiewałem. Więc to aktorstwo pojawiło się dość późno, ale jak już się pojawiło, to już zostało. Pochodzisz, Marek, z północy Polski. Z Gdyni? Nie. Nie? A skąd? W Gdyni z studiowałeś. Olsztyna. W Gdyni studiowałem. Z Olsztyna. Tak. Ale w Gdyni spędziłeś większość swojego, powiedziałabym, takiego życia nastoletniego, czy tam już po ponastoletnim, nie? Tak. A jednak zdecydowałeś się mieszkać w Warszawie. Studiujesz w Gdyni i możesz tam zostać, mieć morze, piasek i nagle zmykasz do Warszawy. No co ty? Masz dużo racji. Ale to jest tak, że rzeczywiście Gdynia była dla mnie kapitalnym miejscem do życia, do mieszkania. Przez wiele lat też do pracy. Bo grałem tam w Teatrze Muzycznym przez długie lata i byłem szczęśliwy i się spełniałem, ale przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy potrzebowałem zmiany i czułem, że chcę się rozwijać i że jakby tamto miejsce już mnie zaczęło ograniczać. Pierwsze mieszkanie w Warszawie, mój drogi, pamiętasz je? Najpierw wynajmowałem ze znajomymi takie mieszkanie, potem mieszkałem u koleżanki, a potem wynająłem swoje mieszkanie. A powiedz mi, pamiętasz łazienki w tych mieszkaniach? Pamiętam. W tym pierwszym... Gdzie to było? To była kawalerka, duże, nie, to, z kim, to było to takie dwupokojowe... Tak, trzypokojowe mieszkanie, bo był salon, pokój moich znajomych, pokój ten drugi, w którym ja mieszkałem i łazienka.
Tam nie było nic nadzwyczajnego w tej łazience. Wiem, dlatego pytam o to, bo zazwyczaj w blokach są takie po prostu maszkarki. No, nie, może to nie była maszkarka, ale nic nadzwyczajnego. Zdecydowanie najładniejszą łazienek z tych, z którymi mam do czynienia w Warszawie, to jest ta, w której mieszkam ostatnio, w sensie mieszkanie, w którym jest ta łazienka. A jak wygląda ta łazienka? Jest ładna, jest ustawna, jest nowoczesna, nie jest za mała, nie jest też za wielka, ale wiadomo jak to jest w mieszkaniach. Bo to są bloki? Tak, tak. Okay. Takie, bym powiedział, nowoczesne apartamentowce. Jakie kolory dominują, jakie faktury? Tam jest taki kolor, jest i prysznic, i wanna, w sensie dwa w jednym. Ale bogactwo. Nie, no w ogóle jest szans. Naprawdę, ja mam też taki, wiesz, rozkładany, taki szklany ten, więc jak chcę, to mam prysznic, nie chcę, to wiesz, biorę kąpiel. To nie mam, nie chcę, to nie mam. No, nie chcę, super, to nie mam. Super, nie no, to już na kolory, wiesz co, mam tak, mam na pewno czarne, połączenie czerni z, jakby to powiedzieć, coś podobnego do naszej podłogi tutaj. Takie płytki są beżowo, brązowe, kremowe. A gdybyś miał swoją, słuchaj, stworzyć, masz opcję, że masz czystą przestrzeń, możesz stworzyć łazienkę swoją pod siebie, ona może być najbardziej odjechana ever i możesz sobie tam walić w nią, co chcesz. Nawet jakieś takie rzeczy, które do niej nie pasują. Tak jakby wyglądała. Tak, żeby było takie twoje królestwo, że tam wchodzisz sobie i jest, wiesz. Wiem. O tak. Wiem. Na pewno byłoby to bardzo proste, nowoczesne wnętrze. Żadnych kwiatów, żadnych ornamentów, żadnych takich jakichś dziwnych zdobień. Szarość, czerń. Po męsku. Tak. Trochę betonu. Też lubię beton. Ostatnio gdzieś mi wpadła w oko w ogóle na przykład czarna umywalka. To bardzo mi się to spodobało. Że właśnie nie biała. Nawet widziałem gdzieś złoto ostatnio, ale złota w sumie, wiesz, jakby było czarne wnętrze tej łazienki, na przykład taka złota umywalka, nie było. Proszę, w jaką stronę Mareczek tu zmierza. Złoto, no. Ale skromnie. Proszę pana. A słyszałeś, że gdzieś tam, nie wiem, czy w Rosji, czy na Ukrainie oligarchowie mają złote toalety? Tak, mają złote klamki w ogóle. Ale kibelki, no. W sensie, że normalnie te trony? Trony. Ale takie złote, złote. Ale jak powiedz, Michalina, tak uczciwie, jakby cię nie było stać, to nie miałabyś też złotej? Wiesz co? Ja lubię złotko. Widzę tutaj, wiesz. No lubię, to serduszka. Dla ciebie są te serduszka, wiem. Mówiłam ci już. Czy ja bym miała złoty kibelek? Nie wiem. Dlaczego nie? A widzisz. Tak, bo my się śmiemy z tych ludzi, to jest bez sensu, każdy sobie ma jak chce, prawda? Jak ich stać na 24 karaty na tym. Tak. Na muszli, no to kto zabroni bogatemu? Kto bogatemu zabroni? Bardzo, proszę się naprawdę nie krępować sobie. Stawaj, co szalejmy, jak możemy, to szalejmy. Jeszcze jedna rzecz. Podgrzewana podłoga musi być w łazience. No, ja mam. Ja nie mam. Fajne to jest rozwiązanie. Przyjadę, wiesz? Do ciebie. Zapraszam, Marek, już, ale to już myślałam, że już jesteśmy umówieni. Bo pytałaś jeszcze o te łazienki, teraz mi się jedna rzecz przypomniała. Bardzo nie lubię, jak w łazience jest kabina prysznicowa, która jest tak mała, że nie mogę się w niej obrócić. Co chwilę się, wiesz, uderzam. I mało tego, nie jest szkło, tylko pleksji i jak uderzasz, to czasami się pęknie albo wypadnie z tych zawiasków. Tak, i wszystko się trzęsie, bo są te kabinki takie, wiesz. Super, ale to jest w takich domkach na tym nad morzem gdzieś tam, wiesz, na wakacjach takie rzeczy się stawia, nie? Czy ty potrzebujesz dużo przestrzeni w łazience? Jako człowiek, który o siebie, no zresztą widać, drodzy państwo, dbasz. To czy ty potrzebujesz jakichś luksusów, jakichś czegoś, wiesz, no nie wiem, musi być więcej półeczek na twoje bibelotach? Tak, półeczek musi być dużo. Ale zamkniętych, w sensie to musi być wszystko pochowane. Nie lubię, jak to wszystko się kurzy. Stoi. Nie, jak się kurzy, jak się przewraca, jak w ogóle to widać, nie lubię. Lubię, jak wszystko jest tak, wiesz, pochowane, bo mam poczucie jakiegoś ładu i porządku. Nawet jak w tej szafce tam jest, wiesz, no nie masz czasami zrobić tych porządków. Czego oczy nie widzą. To sercuje żal. Dokładnie. Dokładnie tak jest, więc jak najwięcej pozamykanych rzeczy. Fajne są też lustra, które dają takie poczucie przestrzeni, czyli na przykład ta szafka z lustrem, czy w ogóle jakieś duże lustro na przykład na ścianie. Sklep internetowy łazienkaplus.pl to fachowe doradztwo, ponad milion zadowolonych klientów oraz wysyłka już w 24 godziny. Wszystko zaczyna się w łazience. Znajdź swoją na łazienkaplus.pl. Łazienka Kaliszuka. Szybkość, zwięźle i na temat, czyli prysznic i wychodzę, bo mam dużo zajęć. Czy wrzucam się w wannę, jest piana, jest wino, jest muza, świece? Pierwsza opcja zdecydowanie. Prysznic. Prysznic, szybko, szybko, krótko i na temat. Ja chciałem mieć wannę i jakby szukałem takiego mieszkania, w którym będzie wanna, no bo właśnie myślałem, że jednak jest fajnie czasami się położyć, wiesz, zrobić sobie kąpiel. Czasami to robię rzeczywiście, ale sporadycznie, bo
bo trochę mi szkoda czasu tak naprawdę, wiesz, jest tyle rzeczy gdzieś do zrobienia, do przeczytania, do obejrzenia, do jakby pracy, że trochę sobie nie daję czasu na ten taki relaks w wannie. No ale mówię, no tam raz na ruski rok sobie pozwolę. Zdecydowanie wolę, jakby już mam poświęcić czas na jakąś taką, wiesz, co, na taki czas dla siebie, no to wtedy sobie pójść na jakiś masaż, na jakiś taki rytuał, że masz tam, nie wiem, no właśnie masaż, jakieś tam, nie wiem, sauna, jacuzzi i tak dalej, takie rzeczy. Bardziej tajski, mocny taki, że cię wszystko tak boli, czy bardziej taki miziu, kiziu? Nie, taki bardziej mocny. Mocny. Ja nie, byłam raz na tajskim, powiem ci, uśmiałam się po pach. Ta pani po mnie skakała jak wiewiórka, bo była taka malutka. Aha. Ciągnęła mnie za ręce, mnie wszystko bolało, mówiłam ała, a ona, że nie umiała za mocno po polsku, to mówiła mi do ucha, kocham cię. Co ty mówisz, naprawdę. kocham cię? Mówiła tak, kocham cię. A nie, to przepraszam, to skacz dalej. Znalazła sposób na ciebie, zobacz. Tak, cicho ma być i kocham cię i wszystko to załatwiło. Także takie tajski miałam. Bardzo ciekawe. Mam dla ciebie teraz taki test prawdy, króciutki, malutki, fajniutki. Mhm. Odpowiedź tak, nie lub ewentualnie, co tam ci ślina na język przyniesie. No, dobra. Jeden ręcznik do wszystkiego, tak nie? Nie. Patrzcie go, esteta. Dobrze, to się chwali Marek. Zabieram telefon do kibelka, tak nie? Oj tak. I sobie tam miziasz, a potrafisz zaginąć w czasoprzestrzeni tak. I tam... Aha, no to normalny potrafię. Człowiek. Moja łazienka po kąpieli wygląda jak basen miejski. Zdarza się. Okej, okay, czyli... Ale to dlatego, że mam długie ręce, tak, wiesz, ta dokładnie, woda. Dokładnie, dokładnie. Dobra. Ale zmywasz, czy tak zostawiasz do wyschnięcia? Nie, no zmywam tam, biorę mopa i... No to już jesteś troszeczkę rozgrzeszony, powiem ci, nie, bo nie wszyscy tak robią. Bo może zdarzyło mi się kiedyś, że prawie tam się, wiesz, wywinąłem orła, jak... Nie zauważyłem, że ta woda się tam polała. Ale to wtedy taka adrenalinka, wiesz, no w tym momencie podchodzi, zginę, czy nie zginę. No masz tak, takie... Jezus mi się zabił. I od razu mop, wiesz, masz jadę. Masz taką nanosekundę niepewności, czy to jest twoja ostatnia podróż przez życie. My się śmiejemy, ale to naprawdę się może groźnie skończyć, więc jakby, proszę państwa, wycieramy podłogę w łazience. Chciałabym wrócić do czasów dzieciństwa, bo powiem ci, dowiedzieć się o tobie czegoś z czasu dzieciństwa, to jest jakiś hardcore. Nie ma. Nie istnieje po prostu tajemnicą. Czas. Wiem tylko, że Olsztyn... Mama Monika, ale to się już dzisiaj dowiedzieliśmy, prawda? Coś było o tacie, jakiś tam mikro namiastka informacji, ale ja bym chciała więcej. Masz rodzeństwo? Mhm. A ilu was było? Ile was było? Dwoje nas było, ja i siostra starsza. I bloki? Kamienica. Ale mieszkanko takie super. Tak, i jedna łazieneczka. Tak, niesamowita. Wojna o łazieneczkę co rano? Wiesz co, nie było. Nie było, chociaż może i były właściwie młodsza wojny. Młodsza jest twoja siostra. Starsza. Okay. Ja byłem, że tak powiem, najmłodszy w tym domu. Mm-hmm. Nie pamiętam, czy były wojny, ale bo trudno się było bić o tą łazienkę. Malutka. Ona była w ogóle przedziwna, bo to była taka stara kamienica i ta łazienka to była tak zwana kiszka, myśmy na nią mówili. Ona była strasznie wąska i bardzo długa. Ładne. I przez pierwszy okres, kiedy ja jeszcze, że tak powiem, sięgam moją pamięcią, jak byłem małym dzieciakiem, tam się urodziłem i wychowywałem, to była wanna. Taka stara, ciężka, żeliwna wanna. W środku biała, na zewnątrz tam jakby czarna od środka, bo nie była zabudowana, wtedy się takich rzeczy nie robiło. I właściwie jak się wchodziło do łazienki, to po prawej stronie wisiał ten taki piecyk gazowy, który buchał. To jest tak zwane mieszkanie na bombie. Tak, o, tak. Jak wchodziłem do łazienki i na przykład w kuchni ktoś odkręca wodę, to było taki buch. I ten ogień tak buchał z tego, więc działo się. Potem jak była wanna po prawej stronie, to było takie wąskie przejście, żeby przejść do toalety, która była na końcu. Bardzo niewygodna była ta łazienka. Jak była urządzona? Pamiętasz, nie wiem, jaki miał kolor ścian, dodatków, czy może takie fajne plasticzki takie... Poczekaj. Ten pierwszy okres, kiedy ja byłem mały i była ta żeliwna wanna, to była taka olejowa lamperia. Fajnie, nie? Ja, jeżeli dobrze pamiętam, to była taka jakby właśnie taka błyszcząca farba, taka jakby lamperia. Więc było to straszne. Ale potem... Tak, jak miałem myśleć, że gdzieś mogłem mieć 10 lat, to rodzice zainwestowali, tata jeździł na zachód i trochę tam dorabiał i robił w budowlance, więc któregoś razu wrócił i zainwestowali rodzice w łazienkę, była totalna metamorfoza,
ta słynna wanna, w której tam się bawiłem, kąpałem, była piana, przed Bożym Narodzeniem pływały karpie w tej wannie, to zamieniła się na prysznic, który znalazł się na samym końcu tej kiszki. Jakby zasłaniał okno, ale trudno, ale jakby kąpałaś się, miałaś w ogóle okno, więc fajnie. Okej. Okay. A wyobrażasz sobie w tamtych latach, że nie wiem, twoi rodzice kładą na ścianę beton surowy? Nie. I się jarają tym, że on jest piękny? To chyba, no nie, nie, to by nie przeszło. No nie, głowa po prostu wyleciałaby w powietrze. A wyobrażasz sobie to, co my teraz wyrabiamy z łazienkami i nie tylko. I za 30 lat, na przykład nie moje dzieci rozmawiają w ten sposób z kimś, myślą, Boże, ojciec zrobił na ścianie beton. Co to w ogóle było? Co to było? Dokładnie. Miał taką szafkę otwieraną w takie lustra, bo musiał tam trzymać kremy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo mi się z Tobą przyjemnie rozmawiało. Wzajemnie, bardzo. Całe szczęście mamy jeszcze drugą część, łazienkową. One Talk, czyli zaraz widzimy się w wannie. No co, a my póki co dziękujemy Państwu za tę część i zapraszamy na drugą. Być może dowiemy się o Marku coś, czegoś, czego jeszcze nie wiemy. Wygodnie to proszę Państwa, oficjalnie wpakowałam Kaliszuka do wanny. Twoim zadaniem będzie teraz, nie wiem, dajmy sobie z 5 baloników. Ściągnięcie ich, wyciągnięcie karteczki, nie siłujemy się Mareczku, nie ciągniemy tam, nie drzemy. Mhm. Wychodzi normalnie, tak sobie wiesz. Taka karteczka. Tak, i mówisz mi, co tam masz na ten temat do powiedzenia po prostu. Gotowy? No dobrze, nie wiem. No zaczynamy, zobaczymy jak Ci pójdzie. Wybredny. Nie wziął pierwszego z brzegu. Nie, trochę aerobów zawsze, wiesz, jedna kaloria spalona. Uwaga. Wysłałam seksowny SMS nie do tej osoby, co miałem. Fajne to pytanko, takie pod Mareczka, idealne. No. Długo się zastanawia. Nie, chyba tak się nie zdało. A jakikolwiek inny SMS, którego nie powinna zobaczyć osoba, do której go wysłałeś? To się zdarzyło. To się zdarzyło, że takie niecenzuralne słowa. Taka opinia niepochlebna o pewnej osobie, z którą rozmawiałem, trafiła do niej, a nie do kogoś, do kogo miała trafić. I jak to? Odwracałeś to jakoś? Czy nie, to nie było do ciebie, broń Boże, przez przypadek? Znaczy odwracałem w takim znaczeniu, że nie wycofywałem się, że jest to nieprawda, bo to była prawda. Bo ta osoba bardzo mi zaszła za skórę, ale jakby przeprosiłem za, jakby za, wiesz, za określenie. Ale potem ta osoba powiedziała, wiesz co, po jakimś czasie miałeś rację. Okej. Więc to się... jakby zrozumiała to, że rzeczywiście się bardzo niefajnie, wiesz, zachowała i to tam, żeśmy sobie wyjaśnili. Kłamie kiedy? Tylko mi nie mów, że nie kłamiesz, bo ci nie uwierz. Kiedy się spóźnią? Ale... Cicho. I co mówisz? A dzisiaj się nie spóźniłeś? No, prawie nie. Chyba nie, chyba się nie spóźniłem. A w jakich sytuacjach w życiu się spóźniasz? Na plany pewnie, co? Nie, nawet na plany się nie spóźniam. Spóźniam się na jakieś spotkania, nie wiem, na wizytę do lekarza czasami, czasami na próbę, ale nie wynika to z tego, że ja nie szanuję czyjegoś czasu, absolutnie. Mówię to w ogóle całkiem serio. Wybielam się trochę. Wynika to z problemu, z poczuciem czasu. Mnie się zawsze wydaje, że tego czasu mam jeszcze bardzo dużo, że jeszcze zdążę zrobić to i tamto przed wyjściem z domu. A potem się okazuje, że te czynności jednak, nie wiem dlaczego, zabrały mi dużo więcej czasu. Słuchaj, to jest niesamowite. Wyjść wcześniej z domu? Tak. Próbowałem. I wiesz, co się stało? Spóźniłem się. Wiem, że to nie jest dobre, ale no, tak gdzieś jest skonstruowana moja głowa, ale staram się z tym walczyć, naprawdę. Staram się nie spóźniać. No dajcie coś pikantnego, no. To już było pikantne. No daj spokój. Przyznam, że czasem coś tam skłamie. Przed snem muszę przejrzeć Instagram. Ale wybrnął. A wiesz, że jest jakieś takie badanie właśnie, czy ja teraz oczywiście nie przytoczę cyfr i tak dalej, ale że ileś tam oczy powinny mieć czasu bez światła tego niebieskiego, żeby im się dobrze spało? Przede wszystkim bezpośrednio przed snem. No. To co ty robisz ze swoim życiem? Co ty sobie myślisz? Niszczę je. No właśnie. No. Ty się ale spóźniasz się, w telefonie siedzisz do późna. To już było. Tamten temat jest zamknięty. Balloon. Dobrze. O, to wyszło łatwo. Nie wiem, czy to dobrze wróży. Właśnie, odwrotnie z pytaniem. Długie. Osobę, którą najbardziej podziwiam. Moja mama. Pani Monika, to już wiemy wszyscy. A za co ją podziwiasz? Monika. Wiesz, są za wiele rzeczy. Za to, ile wysiłku włożyła w to, żeby mnie wychować i moją siostrę.
z jakim zaangażowaniem przez całe moje życie i nasze życie się nami zajmuje, wiesz, opiekuje, troszczy się, mimo że jesteśmy dorośli i już dawno mamy swoje życie i pracujemy i właściwie jesteśmy teoretycznie samowystarczalni, ale jednak okazuje się, że ta pomoc mamy jest nieoceniona, jakby zawsze jest potrzebna i jakby wsparcie, i jakby to, żeby się mamy poradzić albo żeby się wygadać. A jak często jedziesz do mamy? Wiesz co, to jest tak, że albo ja jeżdżę do mamy, albo mama przyjeżdża czasami do mnie do Warszawy. Myślę, że tak średnio raz na dwa miesiące się widzimy. A przywozi ci wtedy kapustkę w słoiczku albo coś? Rogaliki. I się pyta, Mareczku, a co byś zjadł? Bo jak ja wracałam z jakichś wycieczek albo z jakichś wyjazdów, to ma, zjadłabyś kopytka i buraczki pewnie co, może ci zrobię. I wiesz, i to z tymi dietami, to panie, no jak tutaj nie jeść, jak mama jak stawia jeść. Bitki, kopytka, sosik cieknie, buraczki, wiesz co, ja to najbardziej, jak moja mama ma przyjechać i mówi, no co tam, Mareczku, co tam przygotować, co byś chciała? Ja mówię, jedzenie, to z jedzeniem tam sobie poradzę, chyba że pasztet, bo uwielbiam pasztet mojej mamy, ale miękne i nawet jeśli jestem na najbardziej restrykcyjnej diecie i robię redukcję i nie jem w ogóle cukru, i moja mama ma przyjechać, to ja mówię, dobra, zrób te rogaliki z dżemem, trudno, zrób je, tylko nie za dużo, bo to jest niebo w gębie, najlepsze. Pies czy kot? Jeżeli już musiałbym wybrać, to pies. Co znaczy musiałbym wybrać? Bo nie przepadam, znaczy nie chciałbym mieszkać ze zwierzęciem, o. Wiem, że mogę się narazić miłośnikom zwierząt, ale poczekaj, daj mi wyjaśnić. Chodzi o to, że po pierwsze, na koty mam alergię i zaczynam się dusić i kaszleć i prychać. Psy zostawiają dużo sierści, a poza tym głównym powodem jest to... Prawda. No może niektóre nie, ale głównym powodem jest to, że zwierzę w domu to jest odpowiedzialność. I trzeba poświęcić temu zwierzakowi czas i ten zwierzak musi mieć miejsce i przestrzeń. A ja nie jestem w stanie... A teraz powiedzmy, że spotykasz na swojej drodze kogoś, na kim ci zależy i ta osoba ma zwierzę. Będziemy rozmawiać. No możesz, ale tylko w tamtym pokoju. Nie no, pewnie to wtedy bym trochę zmienił jakoś tam podejście, ale wiesz, to jest problem tego, że mnie bardzo często nie ma w domu przez kilkanaście dni. To jest tak nieregularny tryb życia, że no, nie jestem w stanie wziąć zwierzęcia, które albo będę musiał kogoś podrzucać, kogoś prosić, żeby się tym psem czy kotem zajął. Nie zawsze też zwierzę możesz ze sobą wziąć, więc wolę zostawić. Przypomina mi się taki mem po tym, co ty mówisz, że jest taki napis, że ja nie chciałem mieć psa, ona bardzo chciała mieć psa, więc poszliśmy na kompromis i mamy psa. To tak mi się przypomina. Także jak już się ktoś pojawił, kto jednak będzie miał zwierzę, to zobaczysz, jak to jest właśnie. Łatwo sobie powiedzieć. Nie. Ale wiesz co, ja miałem całe dzieciństwo w tym domu rodzinnym. Mieliśmy psy zawsze. Więc jakby ja byłem przyzwyczajony do tego, że te psy, że te zwierzęta były w domu. Ale jakby jakoś, nie wiem, wydoroślałem i znaczy ja też nie czuję potrzeby posiadania zwierzęcia w domu. Pozdrawiam, ja właścicielka 3 psów, kota. No i co, no puszczam cię do tej Warszawy, bo wiem, że masz bardzo dużo obowiązków. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za część w wannie również. Trochę pytań nam zostało, ale to kiedy indziej je obrobimy, proszę państwa. Zostawimy niedosyt. Tak, żebyśmy mieli powód, żeby się jeszcze spotkać. No właśnie, bo tych tematów jeszcze jest wiele. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję ci za przemiłą rozmowę. Polecam. Wpakowałaś mnie do wanny i zrobiłaś balona, ale z ogromnym wdziękiem.